60 Parsecs. I tak, moi kochani, nagrywam to w końcu. W końcu wyszła polska wersja. W sumie już jest chyba jakieś 2 miesiące i zbierałem się naprawdę długo, żeby nagrać dla Was ten odcinek, dlatego dzisiaj zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, bo myślę, że warto. I dajcie koniecznie znać w tych komentarzach, czy chcecie więcej odcinków 60 Parsecs. Ach. W końcu polska wersja, po prostu nie mogłem się doczekać, aż po prostu jestem pod wrażeniem, że w końcu wyszło to po polsku. Od razu mówię, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo długi i dzisiejsza przygoda, że tak powiem, będzie taką pierwszą naszą wyprawą w kosmos. Jestem ciekaw, ile jestem w stanie dni przetrwać w kosmosie, zobaczymy, co nie? Tak więc zaczynajmy. Bank. Ci, co grali oczywiście w 60 Seconds, 60 Parsecs, oczywiście wiedzą, o czym, na czym to polega, więc ja to nie będę tłumaczył, po prostu sobie zagramy. Co my tu mamy? Przetrwanie, tylko część przygodowa. Spróbuj przetrwać w kosmosie. Nie, chcemy Voyagera, tak. Pełne doświadczenie, ucieknij ze stacji kosmicznej i spróbuj przetrwać z załogą i zasobami, które udało ci się zgromadzić. Okej, wybieramy kapitana. Kto może być naszym kapitanem? Zastanówmy się, mamy tutaj 6 postaci do wyboru. Chyba wybiorę Didi Dawkins. Okej, cel kapitana. Użyj atrybutu i odnieś sukces przynajmniej 7 razy. Zwinność, intelekt, siła. Lecimy. Zagramy sobie tym kapitanem. Oczywiście możecie pisać w komentarzach propozycje innych kapitanów. Czemu by nie, co nie? Zobaczymy, jak tutaj, co o tym sądzicie, co w ogóle, czy w ogóle podoba wam się pomysł, żebym tą grę nagrywał, czy też nie. Tutaj wszystko od was zależy. Na razie taki pierwszy pilotażowy odcinek sobie gramy. Zobaczymy, czy uda mi się przetrwać. Okej, mamy naszą panią kapitan. Czas już leci niestety. Więc zbieramy wszystko, co się da tutaj. Apteczka, zupa i musimy lecieć. Skarpetę dostałem, więc spoko. Boom. Musimy złapać tutaj naszą załogę oczywiście. Będę starał się jak najwięcej zupy złapać. Ja nigdy nie wiem, co tutaj łapać tak naprawdę. Bo jest jak zawsze jeden wielki chaos. Z tym, co tutaj wszystkim, co się dzieje. Już mamy, o kurde, jakiś akumulator zdobyłem. Dobra, czas się powoli nam kończy, a my tutaj potrzebujemy... Właśnie, potrzebujemy więcej postaci. Super. Bum, jeszcze jedną postać musimy zgarnąć. Tam jest ten ziomeczek, a tutaj? Tutaj też ktoś powinien być chyba. Takie mam wrażenie. Więcej zupy. Dobra, musimy po niego iść, koniecznie. Koniecznie musimy po niego iść, czas się kończy. Ale się ukryłeś, ziomek, ale ty się ukryłeś. We tam, gościu. Dobra. Okej. I ziemia oczywiście wybuchła, a my musimy przetrwać w kosmosie. Taki jest zarys fabuły. Coś takiego. Okej. Nie wiem, czy dobrze w ogóle. Starałem się zebrać sporo zupy, ale nie wiem, czy tej zupy wystarczająco zebrałem. Wydaje mi się, że mało rzeczy zgarnąłem, więc być może nie przetrwamy zbyt długo, ale nie przejmujmy się tym, ważne, liczy się zabawa i po prostu zobaczyć, jak te postacie sobie tutaj w tym kosmosie radzą. Dzień pierwszy. Wszyscy zadowoleni, najedzeni. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześć zupek mamy, o kurde. W ogóle mam tutaj jakieś najróżniejsze akumulator, jaki zdobyłem, poradnik, maska, moduł ekspedycyjny, to przydałoby się ulepszyć. Mamy tutaj właśnie jakiś... O, jeszcze niedostępny jest warsztacik, ale będzie dostępny, dobra. Pozdrawiam twój skomputeryzowany asystent. Okej, spoko. Cele kapitana. Użyj atrybutu i odnieś sukces przynajmniej 7 razy. Znajdź miejsce do lądowania. Tu mamy nasze postacie, statystyki. Okej. Komputer. To pierwszy dzień po objęciu dowództwa nad jednostką i rozpoczęcia naszej wspólnej międzygwiezdnej podróży. Czas na porywającą przemowę. Wszyscy nie mogą się doczekać twojej kapitańskiej mowy. Nawet ja puszczam iskry z ekscytacji. Dobra, musimy wybrać, jaka będzie przemowa. Użyjmy naszego atrybutu. Zwinność. Okej, przeciętna. Okej, czy zwinność jest dobrym pomysłem? Szczerze mówiąc, spróbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Zupy na razie nikt nie potrzebuje. Użyjemy zwinności, żeby naszą mowę tutaj zrobić. Cokolwiek to da, zobaczmy. Temat przetrwania za wszelką cenę. Z pewnością warto było poruszyć mówienie kapitańskie. Niestety zamiast tego zaczęła pani marudzić o tym, że pani miała stąd tylko jedną parę gaci. O nie! Najgorsze przemówienie w tej części wszechświata. O nie! Zgoda. Tak, wszyscy się zgodzili. Boże. Proszę spojrzeć z pocieszenia. Pozwalam sobie uruchomić pokładowy zasobnik energii. Będzie on codziennie generował energię. Okej, super.
Warsztat z tyłu kabiny. To nas interesuje. Warsztacik. Na pewno będziemy chcieli coś ulepszyć sobie. I być może będzie to maska. Aha, tutaj możemy tworzyć, tak? Moduł warsztatowy. Możemy stworzyć akumulator. Możemy stworzyć pacynkę. Tak, pacynkę, pacynkę. A ja bym chciał na przykład... Aha, ulepszyć możemy. Dobra, możemy stworzyć zupę. Ale nie możemy stworzyć zupy, bo nie mamy zasobów. Dobra, nie wiem do końca... co to wszystko, do czego jest to potrzebne. Koniecznie piszcie komentarze, jak macie jakieś porady co do tego, co dla mnie oczywiście, tak? To miałem na myśli. Chroni przed stratą zmysłów, rzekomo. Dobra, to się może przydać, jak już zostaniemy prawdopodobnie sami. Dobra, tak minął nam pierwszy dzień. Okej, co my tu mamy? W najciemniejszym zakątku promu znalazła pani parę wzdętych, zardzewiałych puszek zupy. Ktoś musiał odłożyć je tam bardzo dawno temu, a o tym całkowicie zapomniał. Nie są z pierwszej świeżości, ale z drugiej strony to przecież zupa w puszkach powinna wytrzymać 737 lat. Zachowa pani te puszki? Jasne. Biorę je. Myślę, że to dobra decyzja. Zwłaszcza, że zupa to podstawa przetrwania w tej gierce. Dzień trzeci. Więcej zupy! Okej. Okay. Nic dziwnego się jest... okej. Okay. Okej, okay, plus dwie zupy. Co mogło złego się stać, co nie? Takie w sumie spoko. Dobrze. Nie ma nic ważniejszego w przestrzeni kosmicznej niż odpowiednia dieta kapitana i załogi. Jedna racja pysznej zupy z puszki wystarczy, by wyżyć jednego astroobywatela przez parę dni. To przeprowadzi interwentaryzację zasobów. Wymaga będzie wiedza matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Rozumiem, że wiele wymagam, ale jestem pełna cyfrowej nadziei, że to zadanie zostanie wykonane, kapitanie. Z tego co wiem, a nie mam tego gościa jeszcze jednego. Kto umie liczyć? Czy ona umie liczyć? Musiałbym, wiecie co, zerknąć na moich bohaterów tutaj, co nie? Intelekt znikomy, siła nadludzka. Dobra, on na pewno się nie nadaje. Przeciętny, ponadprzeciętny. Ten ziomek będzie tutaj, jak on się w ogóle nazywa? Tom Thompson. On tutaj będzie, zajmie się tym liczeniem. Mam nadzieję, że nic nie schrzani. Bum. Zakończymy dzień. Na razie nie karmimy naszych postaci. Niech sobie tutaj jako tako radzą, co nie? Dobre wieści, kapitanie. Podziel tego statku. Znalazłeś, paczka żelaznych racji. Co? Wszystko się zgadza. Dobra, robota. Plus 2. 11. Okazuje się, że jeszcze... Na stacji na pokład promułkowo dostarczono dodatkowe zapasy żywności zamiast wyposażenia na potrzeby rozrywki załogi. Co za szczęśliwy traf. Super, dostałem dodatkową zupę. Nice. Super, jest dodatkowa zupa. Jej, porany znalazła pani na pokładzie zestaw holograficznych szachów. Nigdy pani nie słyszała, okej. Okay. Mogę spokojnie, musi pani ruchy, ale proszę tylko pamiętać, że kontroluję dopływ powietrza w miejscu, gdzie śpi pani nocą. Lepiej niech pani nie oszukuje, tyle tylko chcę powiedzieć. Okej, okay, zwinność czy intelekt? Spróbujmy intelektem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gra w szachy. Nie brzmi to ciekawie. Dzień piąty. Co się wydarzy? Czemu? Okej, okay, czyli zostaliśmy pokonani w szachy. Okej, okay, za to pani powinna być wdzięczna, że nie pozwalają pani wygrać drogą oszustwa. Dobrze, super. Tom skarży się, że burczy mu w brzuchu, a Pri skarży się, że burczy jej w brzuchu. Czyli moje postacie tutaj są głodne. Dobra, chce coś zjeść. Ten nie chce jeść, chce coś zjeść. Chce coś zjeść. No to musimy rozdzielić niestety zupę. Ale jeszcze nie dzisiaj. Jeszcze sobie myślę, że tutaj poradzą. Co my tu mamy? Ciekawe odkrycie, kapitanie. Okazuje się, że za jednym ze ściennych paneli jest pusta przestrzeń. Może ukryty pokój. Okej. Okay. Myślę, że zwinnością. To jest dobry pomysł. Czy może siłą? Zwinnością, co nie? Może tam jakiś coś nas spadnie na nas, czy coś, co nie? To lepiej zwinność. Dzień szósty. Pewnie moje postacie będą bardzo wygłodniałe tutaj. Jeszcze żyją. Okej. Okay. Okej, sposobem dostać przejście przez szyb wentylacyjny. Była pani dostatecznie zwinna. Przydała się zwinność. Super. W pustej przestrzeni znalazła pani miotacz. Sobie pomyślał, w jakim celu. Okej. Okay. Przydałby się więcej zupy. Okej. Okay. Postacie są głodne. Dadzą sobie radę. Myślę, że jeszcze dzień mogą wytrzymać. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale ten filtr usuwający zapach potu z kabiny strasznie hałasuje. Myślę, że jest uszkodzony.
Poradnik. Czy użyjemy poradnik? Czemu zupa? Czy filtr da się naprawić zupą? Wydaje mi się, że nie, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że nie. Dobra, użyjmy poradnika. Albo nie podejmuj żadnej akcji. Zostawimy poradnik na później. To tylko filtr, prawda? Mógłbym to zrobić taśmą klejącą, ale kurczę... Nie bardzo mam jak. No dobra, użyjmy poradnika. Niech będzie, niech stracę. Ojej, miałem ich nakarmić. Upsi. Przeżyją, dadzą sobie radę. O, są wychudzeni, idealnie. Naprawiła pani filtr. Okej. Super, ale pewnie już poradnik straciłem. Super, lepiej będzie im się żyło. Dobra, są wygłodzeni. To możemy każdemu tutaj przydzielić zupkę. 4, raz, dwa, 4 zupy mi aż pójdą. Naprawdę to połowa zapasów moich. Najgorzej. Połowa zapasów poszła na gości. Okej. Okay. Statki, mówiąc krótko, nie był przeznaczony do długoterminowych lotów. Że naprawdę zmarowała pani... Okej. Okay. Skoro nie chroni nas atmosfera, nie chcę iść natrętna, ale czy nie chciała pani może nas smarować? Nie. Po co mi krem z filtrem? Nie będę się smarował. Dosyć tego. Dobra, każdy dostaje zupę. Super. Dzień 8. Wszyscy najedzeni. Super. Okej. Okay. O nie, pani skóra jest gorąca, skarży się pani na ogólne zmęczenie, nabrała wyraźnie ciemno-czerwonej barwy. Okej. Okay. Jest pani głodna. Tom skarży się, burczy mu w brzuchu, zjadł. Przecież dostali żarcie. Come on. Dostali przed chwilą 2 puszki zupy. Dziel wszystkim zupę. Okej, okay, dobra. Dwie zniknęły, dobra, bo miałem więcej niż tutaj się mieści na półce. Okej, okay, to jest logiczne. Nie dostaniecie żarcia, dostaliście już, wystarczy wam. Dobra, fantastyczne wieści! Skanery wykryły w pobliżu dryfujący w przestrzeni kontener. Ciekawe, co jest w środku. Jasne, bierzemy na pokład. Co by tam nie było, to myślę, że się przyda. I cyk. Dzień 9. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz w tą grę, grałem chyba 2 razy tylko, to udało mi się dotrwać do 25 dnia jakoś, więc 9 dzień, dużo zupy, to wróży całkiem dobrze. Otwarcie za 3, 2, 1. Pusty, kompletnie pusty, za rozczarowanie. O nie, pusty kontener. Smutek. Dobra, mamy kolejną misję. Co tym razem? Otwieramy niezidentyfikowane transmisje. Okej, okay. Zakłócenia. Rozszyfrować trzeba sygnały. Co tutaj mamy? Ponadprzeciętny intelekt. Przeciętny. Przeciętny i tutaj brak. Dobra, niech ten Tom rozszyfruje ten przekaz. Zupy jeszcze nie dostaną. Nie wyglądają na aż takich super wygłodzonych, co nie? Więc myślę, że sobie tutaj dadzą radę. Pierwszy kontakt. Super. To niesamowite. Trudno wzbudzić we mnie emocje. W końcu jestem bytem krzemowym. Ale to jednak jeden z najwspanialszych momentów w historii ludzkości, w historii sztucznej inteligencji stworzonej przez ludzkość. Nie jesteśmy sami w tej galaktyce, jest inne życie. Sygnały, które odbieramy, okazują się teraz mający inteligentnych istot. Nice! Oczywiście nie ma na myśli bolszewików. To coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Sygnały nadawane z różnych miejsc. Cywilizacje. Więcej zupy. Jest w świetnej kondycji. Co? Wysoka poczytalność przekłada się na reguły na zwiększoną kompetencję. Okej. Okay. Super, ale są głodni. Są zrównoważeni, ale są głodni. Co mamy? O nie, alarm. Tego się bałem. W naszym kwadrancie niedawno wybuchła supernowa. Fale grawitacyjne. O nie, czasoprzestrzeń. 3 tony dawać o wiele wolniej. Pancerz statku powinien wytrzymać, ale to co w środku jest bardziej miękkie. Tym ludzkie ciało. Jedna z małpek Albertu wystrzelonych w kosmos z taką falą nigdy nie uzyskała normalnej gęstości. O Jezu. Pozostała lekka i zależna od wiatrów. Musi się pani zastanowić, jak to przetrwać. Zwinność? Czy siła? Nie mam pojęcia. Zwinnością da się przetrwać takie... Dobra, spróbujmy siłą. Dać im zupkę? Nie, jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas. Dacie radę. Jeszcze przeżyją trochę. W ogóle powinienem zacząć kraftować rzeczy trochę. A o tym zapominam, jak zawsze. Okej. Okay. Okej.
O nie, rozpłaszczyła panią na pole grawitacyjne. Okej. Okay. Nic dobrego. Ocaliła pani statek, ale długa walka z grawitacją. O nie, jest jeszcze bardziej głodna. Dobra, to dostaną żarcie teraz. Spoko. Okej. Okay. To już wiemy, że dzisiaj muszą dostać żarcie. Głoduje. Głoduje, chcę coś zjeść, głoduje. Dobra. Właśnie. Muszę coś stworzyć. Stwórz, nie mogę stworzyć. Chciałbym stworzyć na pewno zupę. Mogę coś rozmontować? Akumulator. Na pewno potrzebuję chemikalia, żeby tutaj... Poradnik mamy, apteczkę. Okej, okay. Akumulator atomowy. Mam wątpliwości co do tego, wiecie. Ulepsz. To sobie mogę ulepszyć, super. Po co mi to ulepszenie tego, co nie? System. Moduł warsztatowy. Jak ulepszę moduł warsztatowy, to co się stanie? Ciekawe. Sprawdźmy to, nie testowałem, więc trzeba tutaj troszkę sobie, powiedzmy, potestować. Kolejna misja. Właśnie przemknęło nas kilkanaście ziemniaków. Co? Okej. Okay. Co? Kosmiczne ziemniaki to element obchodów Dnia Rolnika w odległej planecie Katoroshok. Okej. Okay. Zwinnością możemy złowić te pomidory. Tak mi się wydaje. Dobra, na pewno potrzebujecie zupy, bo mi tutaj umrzecie wszyscy. Więc proszę bardzo. I mam jedną rzecz już tutaj zacząłem robić, co nie? Jedną rzecz zacząłem robić. Super. Okej. Okay. Świąteczne pomidory. Po krótkiej rozgrzewce starannie rozciągnęła pani mięśnie, po czym raz za razem skakiwała mi przestrzeń wokół promu, niczym pełny gracji jojo. Okej, okay, super. Są już bezpieczne. No, zdobyłem zupę pomidorową. Więcej zupy pomidorowej. Tak jest. Jeszcze jeden dzień się to będzie tworzyło, niestety. Dobra. Chcę coś zjeść, duża czujność, chcę coś zjeść. Dobra, są najedzeni w miarę. O nie! Spory obiekt nieznanego pochodzenia. Jest pusty w środku. Wewnątrz mogą być jakieś zasoby. Czy uruchomić super fikuśny promień holowniczy? Tak, to jego oficjalna nazwa. Pani Krysia ze sztabu programu Astro Obywatel wygrała prawo nadania nazwy na loterii... wygrała prawo nadania nazwy na loterii świątecznej. Sprawdzamy to. Myślę, że możemy to bez problemu sobie sprawdzić. Zobaczymy. Zobaczymy tutaj dzień 13. Mam nadzieję, że tak do 25 uda mi się dotrwać. Otworzyła ten tajemniczy pusty w środku obiekt. Odszedł z tego świata. O nie. O, okej. Okay. Są czujni teraz bardziej. Okej, okay, czyli odkryli, że jakiś astronauta tam zginął. Niedobrze. Rozmonty. Chciałbym coś rozmontować. Na pewno nie zupę. To jestem pewien. Kurde. Nie, no dobra. Mamy zasoby. Na razie nie będę nic rozmontowywał. Nie ma się czym martwić. Chcę coś zjeść, chcę coś zjeść, chcę coś zjeść i chcę coś zjeść. Okej. Okay, spoko. Co my tu mamy? Mam nowiny. Zbliżamy się do ciała niebieskiego, które wygląda na planetę. Ej, zbliżamy się do pierwszej planety. Okej. Okay. Dobra. Jasne. Lądujemy. Bez zastanowienia. System niedostępny. Tutaj mam jakiś system, ale... Co to jest? Ekspedycyjny. Tak bym chciał stworzyć. Kamizelka ochronna. Taśma klejąca. Zapalniczka. Komunikator. Nie, komunikatora na razie nie potrzebujemy. Możemy sobie coś ulepszyć. A co mi da ulepszenie tego? Się zastanawiam. Chyba nie będę na razie tego robił. Kolejny dzień. Mamy planetę. Jakaś żółta planeta. Dzień 14. Ja obstawiam, że nam statek się rozwalił, sądząc po... Oczywiście. Mutopia. Okej. Okay. Cel osiągnięty. Znajdź miejsce do lądowania. Cele zaktualizowane. Więcej szczegółów w zakładce z celami. Okej. Okay. Normalnie sądzę, że jakoś ratować potrzebuje czasu. Okej. Okay. Na razie proszę trochę rozejrzeć po okolicy. Okej, okay, dobra, musimy wysłać ich na misję ekspedycyjną. Dobrze, napraw konsolę komunikacyjną. Czyli musimy tutaj stworzyć komunikator. To jestem pewien. I z tego co wiem, udało nam się tutaj ulepszyć coś. Tryb tworzenia, okej.
Napraw. Ulepsz. Moduł ekspedycyjny. Więcej baterii potrzebujemy, żeby go stworzyć. Okej. Dwa dni potrzeba na to. Można jeszcze warsztat sobie ulepszyć. Dobra, spróbujmy coś rozmontować. Na przykład ten akumulator. 5 baterii. A żeby stworzyć moduł ekspedycyjny... Jeszcze więcej baterii. Jesus. Co nam da dużo baterii? Co nam da 5? To też 5. To też 5. To też 5. Lipa trochę, wiecie? Trochę lipa niestety. Dobra. Wykryliśmy teraz misję nieznanego pochodzenia. O nie, jesteśmy w stanie... Komunikator. Niestety, ale nie możemy tutaj podjąć żadnej akcji. Chcę coś zjeść. Dobra, nakarmmy ich. Niech mają tutaj ode mnie prezent. I lecimy z kolejnym dniem. Będziemy tutaj jakąś ekspedycję robić teraz, w dniu 15. Okej. Naprawienie konsoli, super. Dobrze, a to się będzie jeszcze tutaj tworzyć z tego, co wiem. To jest konsola komunikacyjna. Czemu tutaj mi jej nie ulepszyło, nie zrobiło? Zastanawiam się, o co kaman. Zrobiłem. Jego. Może nie kliknąłem. A nic, trudno. Kapitanie, ktoś z załogi zauważył jakiś błękitny żyłko... Pany owoc. Pulsuje lekko. Okej. Więc może jest jadalny. Owoce. Intelekt przeciętny, intelekt duży. Intelekt przeciętny. Weźmy ją. Może ma duży intelekt, więc może sobie poradzi tutaj z tym. Dobra, i teraz powinienem już ten moduł naprawić. Przynajmniej takie mam wrażenie. Aha, to jest to. Okej. Super, zrobiłem kolejny moduł, który chyba już tu miałem wcześniej. No nic, fejle. Jednak... O nie! Fioletowe robaki! Umysł wibruje. O nie! Dobrze, super. Super, ten owoc nie był najlepszy, z tego co widzę. Był jakiś psychoowoc. Jedną zupkę tylko mamy. To już nie wygląda tak dobrze, wiecie? Co my tu mamy? Mogę coś rozmontować. To jest zdecydowanie to, co bym chciał zrobić, czyli... tworzyć zupę. 15 energii mamy. Dobra, wiecie co? Rozmontujmy sobie ten akumulator. I spróbujemy stworzyć lepszy moduł ekspedycyjny. Dobra, co my tu ma... Nie... Naprawdę... Nie mogę tego użyć. Co ja go rozłożyłem? Mogę to anulować? Ej, mogę. Tak, ale teraz... Okej, okay. W sumie dało się anulować. Bardzo duży plus tutaj. Okej, okay. Warto było monitorować te burze, takie przez noc. Jasne, warto, bo może coś się nam popsuje. Lepiej zróbmy to w ten sposób. Uważam, że to będzie całkiem bezpieczne. Dzień 17. Okej, okay. Plus jedna zapalniczka, super. Okej, okay. Znalazłem zapalniczkę, super. To już na pewno tutaj ulepsz. 16/25. Potrzebujemy coś, żeby ulepszyć moduł ekspedycyjny. Rozmontuj. Coś, co da nam energię. Maska. Komunikator. Zapalniczka. I teraz w sumie ten akumulator można... Można by... rozmontować i przy okazji będziemy mogli już tworzyć sobie zupę, bo już tutaj widzę, że głodują wszyscy. Nie mogę potwierdzić. Rozmontuj. Akumulator. Cyk. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej. Okay. Jestem maszyną, a maszyny nie słyszą widmowych głosów. Te głosy, których w tej chwili nie słyszę, starają się jednak coraz wyraźniejsze, jak pani także słyszy. Dwuwymiarowy gatunek. To wyjaśnia, czemu moje kamery nie dostrzegały. Wow. Dwuwymiarowy gatunek. Ciekawie to brzmi.
Jak chce pani nas obronić? Łopata, zapalniczka, komunikator. Spróbujmy komunikatorem, może się z nimi dogadamy jakoś przez wymiar. Zobaczymy. Dzień 18. Achievement dostałem. Dobra, rozmontowanko. O nie, załoga wybrała słowa zamiast przemocy. Strumienie skarży. To je wzruszyło. Nazwały całą załogę płaskimi z ducha i przyrzekły przyjaźń wobec wszystkich. O, super. Okej, dobra. Przeżyliśmy to. Okej, bardzo fajnie. Teraz możemy sobie 2 na 25. Kurde. Nie mogę ulepszyć modułu ekspedycyjnego. Okej, wciąż jest uszkodzona. Siedzimy kompletnie głusi, ślepi. Okej. W dyspozycji prosty komunikator polowy. Dobrze, niech będzie. Okej, głusi i ślepi. Aha, bo ja to nie zorganizowałem żadnej wyprawy. No właśnie. To nie jest złe ze mnie tutaj, ze mnie Admiros, co nie? Dobra, coś musimy zorganizować. Coś czułem, że to jest coś nie tak, że sobie tu zbyt spokojnie żyjemy. Dobra. Kierunek. Mokradła. Szansa na to. Okej. No tak, to wszystko wyjaśnia. Pustynia, zagrożenia, jakieś potwory, kanion. Szansa na energię, a tutaj mamy szansa na zupę. Dobra. Czas 3. Czas 3. Weźmy sobie coś krótkiego. Czas 3. Dobra. Jolo, lecimy. Weźmy... Nie wiem. Radioaktywne zagrożenia. Siła nadludzka, dobra. Jolo, lecisz. Okej. Ulepsz moduł ekspedycyjny. Aha, jak ulepszę, to będę mógł zabierać więcej rzeczy. Ja myślałem, widzicie, jeszcze do tego momentu nie doszedłem, jak sobie tak testowo grałem. Więc jeżeli ulepszę moduł ekspedycyjny, to wtedy będę mógł więcej rzeczy ze sobą zabrać. Zupa. Pacynka. Maska gazowa się na pewno mu przyda. W sumie to tyle. Dobra, będzie ekspedycja robiona, jak nic. Super. Co tu dalej mamy? Dobra, to wybrałem i możemy zakończyć ten dzień. W końcu. W końcu możemy go zakończyć. Dzień 19. Witaj świecie. W końcu wyruszyłem na podbój. Napraw konsolę, zaktualizowane. Sukces, komunikator podłączony. Wreszcie możemy odbierać komunikaty. Super, bardzo mnie to cieszy, ale mam wrażenie, że... Okej, to świątynia. Siła. Intelekt. Dobra, spróbujmy to rozwiązać intelektem. Jak to wygląda? Właśnie, podłączony taki prymitywny komunikator. Dobra, na razie system ekspedycji jest niedostępny. Dobrze. Ulepsz. Rozmontuj. Tutaj powinienem mieć coś jeszcze. Stwórz. Zupa. Tak jest. Musimy stworzyć zupę, bo... Wszyscy głodują i mam wrażenie, że umrą zaraz. Wszyscy głodują, a my nie mamy zupy. Mogę coś jednocześnie rozmontować? Nie, mogę stworzyć. To już lepiej stworzyć zupę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja czuję, że nie przejdę tej gry, co nie? Nie ma co. Bo wszyscy tutaj mogą pomrzeć. Okej, dostałem jedną zupę. Super, w świątyni była zupka. To mi się podoba. Okej. Wygląda, jakby ktoś próbował zabić czas grając. Okej. Czego, że tu planszę można poznać, kto jest zwycięzcą, więc powinni mieć pretensji. Powinniśmy zabrać. To się źle skończy, ale zabieramy te kamienie. Jesteśmy rasą ludzką, jesteśmy złodziejaszkami. Dobra. Tu jeszcze nasz ziomeczek nie wrócił. Puszcz. Rozmontuj. No, potrzebuję tutaj. Apteczka się może przydać. Na pewno potrzebuję zupy. Dobra, go zapalniczka. Nie ma co. Nie ma co, muszę nakarmić tutaj. A tego nie mogę, dobra. Dobra, jemy tutaj zupkę. Jeszcze tego Toma trzeba będzie nakarmić. Jak nic. Dzień 21. O kurde, on już jest tak głodny.
Okej, demontaż przenośnej planszy. Okej. 20, super. Dałem radę. Minus 10 plus 5, super. Ale nie mamy zupy. Ten ziomek umrze mi zaraz. Szybko stwórzmy... Okej, okay, warsztat jest niedostępny. Dobra, może tu najpierw. Okej. Okay. O nie! To sabotaż! Kurde. Intelekt geniusz. Naprawdę jest geniuszem? Dobra, jesteś najedzona, to będziesz tutaj robić. Trzeba tego oszczędzać, Toma. Nie ma co. Nie ma tutaj żadnej zupy. On powinien już teraz wrócić, ten nasz kolejny ziomek. Może znajdzie zupę. Jakąś, nie wiem, przypadkowo, nie wiem, kosmiczną zupę pomidorową. Okej. Okay. Cały statek... Okej. Okay. Okej, okay, a gdzie jest moja postać? Okej. Okay. Tom umrze zaraz. I nie ma mojej postaci. Rozumiecie to? Nie ma jej. Zniknęła. Zobaczmy. Okej. Okay. Rzuciła się do naprawy. Pomyślał, że... Nadal jest pani głodna. Wciąż... Tom jest osłabiony, ale nic nie pisze, co się stało z moją postacią. Nie ma jej. Koniec. Chyba, że ją wysłałem gdzieś na poprzedniej misji. Okej. Okay. O, okej. Okay. Wyszła na spacer. Dobrze. Małą asteroidę. Potrzebuję trochę czasu, by go ponownie otworzyć, więc musi pani samodzielnie poradzić sobie z asteroidą. Złapie pani najbliższy płaski, ciężki głaz, bo słyszę... Nie no, zwinność, zdecydowanie. Zdecydowanie... O. Dobra. Nie ma zupy! On umrze! On umrze! Moduł jest niedostępny. Super! Nie mogę stworzyć mu zupy. Mogę dać mu apteczkę. To nic nie da. Ziomek już jest... Jest już przesądzony jego los. Nie wiem, czy apteczka by mu coś dała. Napiszcie w komentarzu, czy dałaby, czy nie. Ale obstawiam, że teraz już jest trupem. Takie mam wrażenie. Jeszcze żyje. Super. Wow. O, ale będzie fajnie. Dobra. Okej. Okay. Super, super, super. Przeżył swoją misję na trzęsawiskach. Głodny, wzburzony. Okej, okay, skupmy się. Okej, okay, zabójczą chmurę. O, dzięki masce nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Zniszczyła filtry maski, czyli straciliśmy maskę, ale mamy 33 ten. Dobrze. Bardzo fajnie, ale... Ziomek jest wygłodzony w ciul, co nie? 4 zupki mamy. Okej, okay, macie tutaj wyżerkę, wszyscy. Każdy... Jeszcze chwila, najpierw misję. Najpierw misję. Okej, okay, konstrukt zmierza w stronę promu. To nie zwierzę, to nie robot. Zbudowany jest z ruchomych... Co to jest? Auć, to był piekielny cios. Strzelimy to coś, tak mi się wydaje. Wszyscy głodują. Dobra, i kolejna wyprawa. Na razie nie robimy wyprawy, najpierw trzeba ich nakarmić. Boom.